Cześć, z tej strony Automatyk. Dzisiaj pokażę Wam bitwę Hellcatem M18. Amerykański niszczyciel 6 poziomu. Działa 160, chyba 160 penetracji, nie pamiętam dokładnie, 240 średnich obrażeń. Jak widać, przeładowanie 6.9, dlatego że mam wymaksowaną załogę z dosyłaczem. Standardowy zestaw modułów, lorneta, siatka kamuflacyjna. No i co, stanąłem sobie przed... O, oczywiście, puknął mnie w dupę. Stanąłem sobie tutaj, żeby wyświetlać wszystkich, którzy będą jechać na bazę, którzy będą chcieli kapować, którzy jakieś strzały widać. Nie wiem, może prewencyjne strzały przeciwnika. Jak widać, same szóste poziomy, szóste i piąte, nie ma siódemek żadnych, więc powinno być dobrze. Zobaczymy, tutaj już się zaczyna ostrzał. Nie wiem po co. Aha, PZ 3x4 się pojawiła, zniszczona. No i bardzo dobrze. Tryb gry to spotkaniówka. Tutaj celuję w MX-a 40. Nienawidzę tego czołgu. Pudłuję niestety kolejne z Matilda BDR. Kolejne czołgi wyjeżdżają. Tutaj naparzam tej Matildę. No i ostatecznie strzał zabity. Tamte czołgi PZ4 i BDR schowały się za górką. Jak tu spróbuję... O, T1 wyjeżdża. Tu chcę go przycelować, ale on niestety już nie wyjedzie. No cóż. 2 do 1, 370 obrażeń póki co, 1 frag. T150 na E2 pokazuje się w strategicznym punkcie, gdzie powinny ciężkie czołgi jechać. A ciężkich czołgów jest aż 3. Oczywiście żaden tam nie pojechał, B1 jest obstawiony tylko przez T14, reszta gdzieś kampi, nie wiadomo gdzie. O, przeciwnicy już są na górze, VK30 01P. Się pokazała, T150 tam stoi, ja tu ciągle próbuję coś popatrzeć, wyświetlić. Ale jak na złość, nie chcę tu nikt jechać, nikt się podświetlić. T14, pierwszy ciężki czołg ginął, tu próbuję. No, niestety minął się z kulą, co najmniej 0,1 sekundy. T150 jedzie, VK za nim, tutaj próbuję VK trafić. Zdejmuję jej tylko gąs silnicę. No niestety, dobity. 4 do 4, ciągle 2, 1 frag, EMX-40, zdejmuje gąsienicę, tylko i wyłącznie dobija, także dobija sojusznik, także dla mnie lecą punkty. BDR się w końcu pokazuje, sam tylko czubek zniszczony przez sojusznika, bardzo dobrze, 6 do 4. KW-1 ST-34-85, próbuję T-150 załatwić. Na ten T-150 nie daje się pokonać tak łatwo. T-1 się pojawiał tu, znowu chcę go strzelić, ale niestety nie widać go na tyle dobrze, żebym go mógł trafić. 33 HP mu zostało. Widać na minimapie, tam ciągle są jakieś czołgi, nie zostały zabite. J8, 7, PZ3, T150 rozwala jednego, KW-1 rozwala drugiego. Tu postanowiłem załatwić T150 w końcu, no bo mówię, przegramy już 6 do 6, za chwilę może być kiepsko, już właśnie 6 do 7, T150 załatwił PZ4. No i cóż, tu jedyna nadzieja to już we mnie zostaje, także pojechałem. T150 załatwiłem. No i cóż, teraz jest 7 do 7, to mnie wyświeciło. Znaczy, T150 mnie podświetlił. Reszta mnie nie widzi. Poczekałem chwilkę, aż zniknę. No i wio, pojechałem na górę. Dopiero teraz za mną Matilda i Covenanter. Cwaniacy jadą. Nie wiem, czy z pomocą, czy na darmowe fragi, czy na cokolwiek innego. Dwa fragi, moje 7 do 7 póki co, czy 505 damage. No niestety mało,
No ale to z powodu tego, że wcześniej świeciłem. Tylko i wyłącznie. Wjeżdżam sobie na górkę tutaj poświetlić, bo pamiętam, że tu były czołgi. I właśnie tu poczekam, aż mi się zaświeci lorneta. No i jak z chwilą, gdy się zaświeci, pokazują mi się ładnie czołgi. I załatwiam sobie tutaj po kolei. Myślałem, że mnie zobaczą, ale nie zobaczyły mnie te czołgi, więc stoję tutaj i kampię elegancko. To jeden w końcu załatwiony. Trzeci frag kolejny, bardzo ładnie. 779 damage. PZ4 251. Kolejny strzał. 9 do 7. I PZ4 załatwiona. Teraz KW1 jest. Obrałem na niego cel. Ładnie go tu doję. O, myślałem, że mi zajedzie chamsko drogę, ale niestety. Albo stety nie. O, tu nie trafiony, niestety. KW1 jest naprawia gąsienicę. No i oczywiście mi zajechał, dlaczego nie? Darmowy frag kusi, tak? Ale kolejny strzał jeszcze go nie załatwiłem. 37 HP mu zostało. No i tu ostateczny strzał. KW1 jest załatwiony. 5 fragów, 1763 damage, 12 do 8, 185 już na wykończeniu, jeszcze jeden fałka jedzie, 3601, postanowiłem ją łupać, tyłek mi wystawiła, więc nie będę miał tutaj problemu z zabiciem jej. Czekam tutaj, bo chciałem frag zdobyć, czekałem aż go trochę ubiją, żebym go mógł z jednym strzałem załatwić. No i cóż, została artyleria 4 poziomu. 6 fragów, 1987 damage, 14 do 8. Także bardzo dobra walka. Bardzo dobry damage. Elkat, przypominam, ma tylko 570 życia, więc jak podzielimy te 2000 na 570, to wychodzi nam nieco ponad 3,5. Także 3,5, można powiedzieć, 3,5 czołgu rozwaliłem, tylko z damage'u, plus 6 tych zabitych, także bardzo dobry wynik. No i tutaj szukamy artylerii. Tutaj troszeczkę nudno będzie, ale to będzie tylko chwila, minuta może wszystkiego. 11 przebić. Średni damage 181. Bardzo dobrze, nie było tak źle. W sumie czołgi ciężkie powinny pojechać na A2, tak jak to zwykle bywa, ponieważ tamte ich przeciwników, te czołgi pojechały, nasze niestety kampią gdzieś na górce. T-150 ciągle stoi na G3, nie ruszył się nawet tamten na krok. Rozumiem, że 185 i Stuk 3, to są te deki, te deki jest do kampienia. No niestety ja też jestem do kampienia, mój Tedek, ale no, gdybym nie zareagował, nie wiadomo jakby się to potoczyło. Także wolałem nie ryzykować, pojechałem pomóc drużynie już bez względu na to, czy mnie zabiją, czy nie zabiją. Starałem się zrobić jak tylko najwięcej mogłem. Przyjmują bazę, dwa czołgi, dwóch sojuszników przyjmuje. Minuta została. No i cóż, tutaj w poszukiwaniu artylerii. No i co, znalazła się. Tutaj Leopard spycha tę artylerię do morza, to chyba morze, zatoka, cokolwiek. Ja tutaj chciałem ubić tę artylerię. Nie trafiłem jej, wpadłem i tu zacząłem obracać wieżę. Obracam tę wieżę, ona niestety już nie żyje, ale obracam tę wieżę, obracam i no niestety nie podświetliła mi się. Tutaj widzimy, że zarobiłem 63,5 tysiąca na 2300 doświadczenia. Uszkodzenia z wykrycia 2650. Bardzo dobry wynik, rewelacyjny. Zdobyłem dwa odznaczenia. Specjalista za zabicie 6 czołgów oraz służbę patrolową za wykrycie co najmniej 9 przeciwników. No cóż, bitwa bardzo fajna, przyjemna. Oczywiście moja interwencja to była potrzebna, bo inaczej byśmy przegrali. Także dzięki wielkie za oglądanie. Myślę, że warto było.
No, trzymajcie się, do następnego razu, cześć.